Szef dyplomacji Unia Europejska. Popełniono błędy. Unia Europejska. Szef unijnej dyplomacji. Przejęcie władzy przez talibów. To najważniejsze wydarzenie geopolityczne od aneksji Krymu w 2014. Przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie. To najważniejsze wydarzenie geopolityczne od aneksji Krymu przez Rosję w 2014, oświadczył we wtorek po wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych państw Unia Europejska szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Będzie to miało wpływ na równowagę geopolityczną na świecie, ocenił wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, dodając, że nowa sytuacja będzie wymagała od Unii Europejskiej większego zaangażowania w kontakty z Turcją, Iranem, Pakistanem, Indiami, Chinami i Rosją. Borrell przypomniał, że wojska państw NATO i sojuszników weszły do Afganistanu 20 lat temu, żeby walczyć z Al-Kaidą. Kolejnym celem była jednak budowa państwa. Pierwszy cel został osiągnięty. Drugi, nie, ocenił. Musimy przyznać, że zostały popełnione błędy, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę zdolności bojowych afgańskiej armii. Talibowie pewnie byli zaskoczeni swoim łatwym zwycięstwem, dodał. Borrell podkreślił, że skoro talibowie wygrali wojnę, to należy z nimi rozmawiać, żeby uniknąć katastrofy humanitarnej. Będziemy rozmawiać z afgańskimi władzami, takimi jakie są, zaznaczył. Zastrzegł jednak, że nie chodzi mu o oficjalne uznanie rządu talibów. Podsumowując, Hiszpan oznajmił, że priorytetem jest obecnie zapewnienie ewakuacji w najlepszych warunkach bezpieczeństwa obywateli europejskich nadal przebywających w kraju, a także obywateli Afganistanu, którzy współpracowali z wojskami i organizacjami zachodnimi.